Cześć kochani, witajcie, z tej strony Sylwia Testuje. Odpowiadam na Wasze prośby, które pisaliście mi w komentarzach i dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ przenosimy się do łazienki, w której to poznacie tego oto słodkiego flaminga. Jest to mój mały, różowy przyjaciel, który jak widzicie siedzi na toalecie. Gotta Go Flamingo, tak się nazywa na zabawka z serii Little Life Pets. Prawdopodobnie dzisiaj przyłapiemy tego flaminga na robieniu pewnych rzeczy w toalecie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Każdemu z Was przypnę serduszko, kto odezwie się na dole w komentarzu. A teraz słuchajcie, wymyślcie jakieś ładne imię dla tego flaminga. Jak myślicie? Na pewno jest to dziewczynka różowa, więc swoje propozycje piszcie na dole. Flaming jest już gotowy. Wyciągnęłam go z pudełeczka. Zobaczcie, jak ekstra wygląda. W ogóle jaki ma piękny różowy kolor, duże oczy niebieskie. No i oczywiście flaming już siedzi na toalecie, siedzi na sedesie. Tutaj w tej paczuszce mam karmę dla mojego flaminga. Tak ona się prezentuje. Tutaj jest specjalny pojemnik, dzięki któremu będziemy mogli nakarmić flaminga. Najpierw jednak tutaj do środka toalety, zobaczcie, musimy nalać wody. Nalewamy, nalewamy, bo dzięki temu zobaczymy naszą magiczną kubkę. Dobra, woda jest już napełniona, a mój różowy słodziaczek czeka już na włączenie. Wystarczy, że tutaj przełącznik zrobimy. I zaczyna się, słuchajcie, do nas odzywać, ale czadowo wygląda. Możemy mu otworzyć pyszczek i oczywiście posadzić na toalecie. O wow, słuchajcie, jak otworzymy pyszczek, to flaming już zaczyna przełykać jedzonko. Na tronie zasiadł mój ptaszek. To co? Chyba burczy mu troszeczkę w brzuszku. Biorę mój pojemniczek. Nasypuję tutaj jedzonko. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. I słuchajcie, otwieramy dzióbek i karmimy. O, patrzcie, przełyk się tutaj porusza. Pychota, słuchajcie, jedzonko tam na dół spływa. Pychota, jeszcze trochę. Flaming ma niezły apetyt, zobaczcie. Te kuleczki po prostu od razu znikają. Możemy mu pomóc i troszeczkę tutaj więcej tego włożyć. O rany, ile tego jedzenia tutaj się mieści. O, wow, zobaczcie. Wsypujemy. Dobra, ostatnia porcja. O rany. Słuchajcie, dziękuję bardzo za ten komentarz, która jedna z Was mi dała, żebym przytestowała jeszcze raz tego flaminga. Dobra, teraz tak, zamykamy buzię. Flaming chyba już się najadł. Czy zaśpiewa nam piosenkę? Widzicie? To jest ta sama karma, którą karmiłam tego oto flaminga. Kochana, świetnie sobie poradziłaś. Dobrze, że zdążyłaś usiąść na tej toalecie. Pięknie nam zaśpiewałaś. No a tutaj pojawiła się kubka. Ona po prostu wyszła odwrotną stroną naszego flaminga. Teraz możemy go podnieść i wyczyścić tę toaletkę. Ten piasek, tę karmę możecie oczywiście odzyskać. Wystarczy, że wylejecie wodę, a zawartość wsypiecie do tego pojemnika, woda się odcedzi, a karma będzie znowu gotowa.
została sucha. Zobaczcie, i z powrotem możemy nakarmić naszego flaminga i z powrotem zobaczyć, jak pojawi się tajemnicza kubka. Nalałam wodę z powrotem do sedesu. Teraz klapa w odpowiednim miejscu. Siadaj tutaj, mój mały przyjacielu. O, słuchajcie, kochany flaming zaczyna się tutaj troszeczkę wiercić, ale ja wiem, o co chodzi. O to, aby otworzyć pyszczek i nakarmić go znowu tą porcją. Zaczyna się przełykanie. Zobaczcie, jak fajnie szyja się tutaj wygina. Pychotka aż mlaszcze z zadowolenia. To musi być naprawdę dobre. Jeszcze troszeczkę. Zobaczcie, jak on to szybko pożera po prostu. Nie zjada, tylko pożera. Wszystko ląduje w tej długiej szyi. No a później pojawi się tutaj na dole w sedesie podczas śpiewania naszego flaminga. Powiedzieć, że to jest trochę obrzydliwe. Flaming znowu załatwił swoją sprawę do toalety. Zobaczcie, kubka już tutaj jest, wyszła przez specjalny otwór, czyli wszystko, co znajdowało się w tym przełyku i w tej buzi z powrotem jest tutaj na dole. To co, teraz podnosimy flaminga i na nowo możemy przecedzić tę wodę i odzyskać ten nasz proszek. No i jak? Chyba zobaczyliście już wszystko, co potrafi ten flaming zrobić na toalecie, gdy go tylko nakarmimy i gdy chwileczkę poczekamy. Ale widzicie tutaj? Nie jestem sama. Oprócz tego flaminga mam tutaj jeszcze gigantycznego flaminga. Nie wiem, czy go poznajecie. Podkradłam go Agacie z Mega Dyskontu. Agata jest moją przyjaciółką, niedaleko mnie również nagrywa swoje filmy, no i w przyszłości planujemy stworzyć coś razem, może jakąś serię filmów, może po prostu razem wystąpimy. Póki co mam od niej tego flaminga. A teraz pokażę Wam jeszcze ostatnią sztuczkę, jaką potrafi ten flaming. Ściągam go teraz z toalety, ponownie go sobie włączę i wiecie, co on potrafi? Powtarzać wszystko, to co ja powiem. Właśnie już teraz nawet zaczyna. Poczekajcie chwilkę, co mu tutaj powiedzieć. Cześć wszystkim! Cześć wszystkim! Jestem szalonym flamingiem. Jestem szalonym flamingiem. Bardzo pozdrawiam wszystkich widzów. Bardzo pozdrawiam wszystkich widzów. Bardzo pozdrawiam wszystkich widzów. I słuchajcie, może tak w kółko powtarzać, gdy będziemy przyciskać tutaj taki mały, żółty przycisk. Ale mi się to mega podoba. Dobra, coś jeszcze mu zaproponuję. Hej, flamingu, co tutaj robisz? Hej, flamingu, co tutaj robisz? Bardzo lubię robić magiczną kubkę. Bardzo lubię robić magiczną kubkę. Wcale się nie dziwię, że ten flaming jest teraz takim wielkim hitem. Jestem ciekawa, ilu z Was sobie zażyczyło takiego gadającego, interaktywnego flaminga pod choinkę na tegoroczne święta. Ale to byłby super pomysł. A Ty, flamingu, co dostaniesz od Gwiazdora? Byłem bardzo grzeczny i dostanę super prezenty. Pozdrawiam wszystkie dzieci. Pozdrawiam wszystkie dzieci. Pozdrawiam wszystkie. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza. No dobra, to już koniec tego flamingowego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Słyszeliście, co flaming przed chwilą do Was powiedział? Posłuchajcie go, bo flaming potrafi się zemścić. Subskrybujcie, lajkujcie i koniecznie komentujcie. Wpadajcie na inne moje social media, na TikToka, na Instagrama oraz na Facebooka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was z moją ekipą flamingów!